10 października na śląskich drogach odbyła się 21. runda turystycznego Pucharu Polski Karliczek, w ramach której rozegrano również trzecią rundę turystyczno-nawigacyjnych mistrzostw osób niepełnosprawnych. Na starcie spotkały się 22 załogi. Duże, duże emocje. Jest adrenalina. Samochód zatankowany. Jeżeli azymuty będą, to jest dla mnie problem. Są trzy odcinki i duża trasa, prawie 100 km. Najbardziej to mi się podoba, że jest ta rywalizacja. To jest mój numer startowy, 19. No, ciekawe, co z tego wyniknie. Rajdy turystyczne i nawigacyjne składają się z kilku części. Jest to pokonanie trasy zgodnie ze wskazówkami zawartymi w itinerarze, czyli opisie trasy, zwiedzanie ciekawych miejsc oraz wykonywanie prób zręcznościowych i rozwiązywanie testów. Liczy się więc tutaj nie tylko to, kto dojedzie pierwszy na metę, ale czy i jak wykona na trasie zadania przewidziane przez organizatorów. Jesteśmy na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, gdzie jesteśmy przygotowani do przyjęcia uczestników imprezy integracyjnej. Mamy przygotowaną dla nich próbę sportową, która składa się z jazdy na wprost z czterema dość ciasnymi nawrotami. Częścią składową rajdu jest jazda po trasie wyznaczonej według itinerara. Itinerar jest to zbiór różnych oznakowań, którędy mają jechać zawodnicy. Trasa jest nieznana im od początku do końca, bo tutaj w zależności od tego, jak organizator, jaki stopień trudności przyjmie, trasy mogą być bardzo ciężkie, albo powiedzmy sobie trasy troszeczkę lżejsze. Cała impreza odbywa się w normalnym ruchu drogowym, czyli zgodnie z kodeksem. I tutaj nie ma niestety zmiły. Jeżeli policja złapie na przekroczeniu, to można po prostu załapać punkty karne. Łącznie z tym, że mandacik też. Piętą achillesową właściwie rajdowców to są znaki stopu, gdzie większość, a już na przejazdach kolejowych, przejeżdża jak burza, no i w ten czas policja ma żniwo. Trzeba mieć orientację mniej więcej, patrzeć dokładnie na znaki, na szybkość, przestrzegać szybkości, no i ogólnie jakoś tak sprawnie pokonywać tą trasę. Rajdy są prowadzone właśnie w ten sposób, żeby coś nowego zobaczyć. Tym razem mieliśmy do zwiedzenia Bibliotekę Śląską w Katowicach. Mieliśmy bardzo ciekawą trasę przez Siemianowice, gdzie w takim terenie, gdzie normalnie to człowiek nie chodzi na spacer. Tutaj w Będzinie na Pogorii, także bardzo ciekawe zakątki też. W tej rundzie biorą udział wszyscy, czyli pełnosprawni i niepełnosprawni. Jeżeli chodzi o załogi niepełnosprawne, składa się ona albo z dwóch osób niepełnosprawnych, albo z jednej osoby niepełnosprawnej i nie ma tu znaczenia, czy pilot jest niepełnosprawny, czy kierowca. Jedno jest ważne. Jedna z osób w załodze ma być osobą niepełnosprawną. My w tej chwili jesteśmy najstarszą z załóg, bo jest i młodzież, a wiekowo jesteśmy najstarsi i to nas nakręca, jest dużo adrenaliny. A dzisiaj już zwiedzaliśmy Bibliotekę Śląską w Katowicach tutaj. No i teraz będziemy po prostu jeździć i walczyć o najlepsze miejsca. Kierujecie się na osiedle tysiąclecia. Jeżeli będzie otwarte most, to jedziecie normalnie, zadanie bierzecie. Jeżeli będzie zamknięty, no to jedziecie na osiedle tysiąclecia, tak jak znaki pokazują objazdowe. W danym momencie, kiedy uczestniczymy w rajdzie, de facto te dwie osoby zajmują się czymś innym. Kierowca obserwuje trasę, bada znaki, a pilot przede wszystkim patrzy na mapę i sprawdza, czy trasa, którą pokonujemy, jest poprawna. Czyli w dół, no. Potem dwa razy na w lewo, czyli do góry znowu będziemy jechać. Po drodze rajdowcy zbierają dowody na to, że przejechali ją prawidłowo, a na koniec rozwiązują krótki test udowadniający, że tam byli. To ten trabant. No pomoc drogowa, no trabant, no dobra. Dla mnie jako kierowcy jest o tyle łatwa sprawa, no ja jestem troszeczkę, ponoszę odpowiedzialność od strony bezpieczeństwa i przepisu ruchu drogowego. Tą czarną robotę i ciężką wykonuje pilot. Na T w prawo, potem w lewo, prawo, dwa razy lewo, prawo, na drugim w prawo. Nie wiem do czego się tu dowiązać, bo się pogubiliśmy.
nieraz się jako kierowca zatrzymuje, patrzymy razem w te notatki, sprawdzamy, czy gdzieś źle nie pojechaliśmy, ewentualnie się wrócimy. Według takiego rebusa trzeba jechać. No i jak się ten rebus źle rozwiąże, to oczywiście się wpadnie w maliny. I wtedy człowiek oczywiście trochę się denerwuje. I teraz zależy jeszcze, z kim się jedzie. Więc na przykład ja nigdy już nie jeżdżę z żoną, bo przecież to mogłoby dojść do rozwodu po takim rajdzie. Punktacja wygląda w ten sposób, że za każde pozytywne przejechanie jest 0 punktów, za każde złe przejechanie jest minus 60 punktów, a za każdą fałszywkę zdobytą jest minus 40 punktów. I punktacja polega na tym w całości imprezy, że im mniej punktów ujemnych, tym załoga klasyfikuje się wyżej. Jeżeli na przykład na 45 km organizator wyznaczy czas godzina 40 minut, no to w tym czasie powinna się załoga zmieścić, ale jest również limit spóźnień i ma na 2 odcinki taki limit 60 minut. No, gorzej jest, jak załoga przekroczy chociaż minutę ten limit, to jest taryfa 20 tysięcy punktów karnych. Miałam taką sytuację, że minutkę przekroczyłam i wylądowałam na końcu klasyfikacji. Także czas jest istotny. No, człowiek nie myśli o tym czasie. Przyjeżdża praktycznie albo trochę później, albo na styk. A my na przykład w naszej załodze nie myślimy o czasie i nie patrzymy na zegarek nawet. Zgubiliśmy się, no niestety. Był GPS też potem nawalił na samym końcu. No bo jak człowiek się zgubi po trasie, to musi potem z czego innego korzystać. Nie? No i niestety GPS też nawalił. No ale jakoś my dotarli do mety. Dla mnie są najważniejsze wrażenia, jakie z tego rajdu można wynieść. Także nie patrzę na to, na to, żeby zająć jak najlepsze miejsce, tylko żeby w ogóle uczestniczyć i żeby coś zobaczyć. Tegoroczny rajd turystyczno-nawigacyjny osób niepełnosprawnych zakończył się zwycięstwem załogi numer 14 w składzie Kazimierz Frąc i Artur Rak. Natomiast w generalnej klasyfikacji rundy Pucharu Polski Karliczek zajęli miejsce 6. Gratulacje i do zobaczenia na następnym rajdzie.